Seria AC pojawiła się w 1967 roku i była wyposażona w silnik o pojemności 1438 cm3 z podwójną krzywką, czterobiegową skrzynię biegów. Opcja pięciobiegowa pojawiła się w połowie 1967 roku, przednie i tylne stabilizatory poprzeczne oraz tylną oś skrętną. Posiadał prędkościomierz wyskalowany do 200 km na godzinę, 3 dodatkowe wskaźniki, kierownicę ze sztucznego drewna, drewnianą deskę rozdzielczą i blat konsoli, a także tylne światła wspólne z Lamborghini Espada i Isorivolta. 124 Sport Coupe miało nowoczesne podwozie i silnik. Hamowanie odbywało się za pomocą 4 hamulców tarczowych o średnicy 230 mm z zaworem proporcjonalnym z przodu i z tyłu. Posiadał również uszczelniony układ chłodzenia, wiskotyczne sprzęgło wentylatora i zębaty pasek rozrządu w silniku z 2 krzywkami. Był to pierwszy masowo produkowany silnik, w którym zastosowano to rozwiązanie zamiast zwykłego napędu łańcuchowego. Tylna oś typu Torque Tube z serii A została zastąpiona 4-wahaczową tylną osią z drążkiem Panharda w połowie 1968 roku i pozostała taka sama w seriach B i C. Seria BC charakteryzowała się zmienioną stylistyką z podwójnymi reflektorami i zmienionymi tylnymi światłami dzielonymi z Lamborghini Jarama. BC była dostępna zarówno z silnikiem 1438 cm3, jak i później, choć wcześniej w Europie, z silnikiem 1608 cm3. Inne szczegóły pozostały podobne do AC, z wyjątkiem wewnętrznej deski rozdzielczej z prędkościomierzem wyskalowanym do 220 km na godzinę, obrotomierzem wyskalowanym do 9000 obrotów na minutę w egzemplarzach z silnikiem 1608 cm3 i zegarem. Kierownica miała teraz pomalowane na czarno szprychy, a fotele po raz pierwszy miały wstawki z tkaniny na środku. We wnętrzu nie było drewnopodobnych elementów jak wcześniej, wszystkie panele były wykończone czarnym winylem, a obręcze wskaźników były matowo czarne, a w konsoli środkowej zamontowano otwory wentylacyjne w kształcie gałek ocznych, gdzie klimatyzacja miała dekoracyjny panel wypełniający miejsce na opcjonalne radio. Opcje obejmowały przyciemniane na zielono szyby, felgi aluminiowe Cromodora z chromowanymi kołpakami, jak w opcjonalnym AC, radio, zagłówki foteli, elektryczne odmrażanie tylnej szyby i elektroniczny zapłon. Pod koniec produkcji BC klimatyzacja była również dostępna jako opcja. Zbiorniki paliwa miały zawsze pojemność około 46 litrów. Seria CC pojawiła się w 1973 roku z nową stylizacją przodu i zmienionym, bardziej kwadratowym tyłem z nową, głębszą pokrywą bagażnika. Tylne światła również zmieniły się na pionowe, a boczne tylne szyby zostały zmodyfikowane. CC rozpoczął się od niewielkiej partii wyposażonej w silnik o pojemności 1608 cm3, który wkrótce zmieniono na zmodyfikowany silnik o pojemności 1592 cm3, nieco krótszy skok przy 79,2 mm, aby stworzyć silnik SAB 1600 pasujący do niższego przedziału podatkowego we Włoszech i powiększona średnica 84 mm, tworząc silnik o pojemności 1756 cm3. Silniki 1592 cm3 i 1756 cm3 pochodzące z nowego Fiata 132, wprowadzonego w 1972 roku, ponownie korzystały z jednego gaźnika Weber 34 DMS. Pomimo tej zmiany, 1756 cm3 był najmocniejszym produkowanym silnikiem o mocy 120 koni mechanicznych, 88 kW i prędkości maksymalnej 185 km na godzinę. Zmienione wnętrze CC charakteryzowało się nową deską rozdzielczą z dolnym panelem po stronie pasażera, stopowym pasem przed kierowcą i fotelami pokrytymi w całości tkaniną. Pojawiła się także nowa, pokryta winylem kierownica z anodyzowanymi, srebrnymi szprychami. Opcjonalne, ale nierzadkie felgi Cromodora miały teraz zmienioną konstrukcję bez chromowanego kołpaka środkowego, a zamiast tego miały odsłonięte nakrętki kół. Felgi te miały 8 rowków, podczas gdy wcześniejsze felgi miały 6 rowków. 8-rowkowy wzór był również dostępny, ale nie był oryginalny dla gamy 124. Samochód był również budowany z silnikami 1600 FC00 i 1800 FC02 na licencji w Hiszpanii jako SEAT 124 Sport. Pierwsza wyprodukowana seria była odpowiednikiem serii BC wersji Fiata i wykorzystywała silniki o pojemności 1608 cm3 oznaczone kodem FA dostarczone przez samego Fiata. Druga seria była bezpośrednią kopią serii CC i wykorzystywała tylko silniki o pojemności 1756 cm3 oznaczone jako FC i mniej popularne 132 AC. SEAT opracował później urządzenia do produkcji własnych silników z tej rodziny, ale wydaje się, że wersje Sport były faktycznie budowane we Włoszech.